Cześć, dzień dobry, tutaj jest nas GitagoArt i pokażę Wam dzisiaj mega prosty sposób na spineczkę boho. Spinka będzie wykonana techniką makramy, ale jeżeli jeszcze nigdy nie próbowaliście makramy, to się nie przerażajcie, bo będą to totalne podstawy, które każdy w mig ogarnie. A potrzebujemy tylko kilku rzeczy i od razu powiem, że taka spinka będzie świetnym dodatkiem na wakacyjne stylizacje dla dorosłych i dla dzieci. Spineczka wygląda tak, jak widzicie, sznurek, który wykorzystywałam, musi być koniecznie do rozczesywania, żeby to fajnie wyglądało. Mam przygotowanych kilka różnych kolorów, w kolorach z różnych sznurków, żebyście zobaczyli też tą różnicę, ale właściwie z każdego sznurka, który da się rozczesać, spinki wyjdą super. Także to, czego potrzebujecie, to właśnie sznurek z możliwością rozczesywania. Czy on będzie podzielony na trzy, czy będzie taki, jak ja tutaj mam, totalnie luźny, bez rdzenia, to jest wszystko jedno. Mój jest grubości 3 mm, no ale są różne grubości, więc w zależności od tego, jaką dobierzecie, takiej wielkości grubości będziecie mieli też spineczkę. Potrzebujemy oczywiście ostre nożyczki. Bazę spinki, ja sobie wybrałam taką odpinaną w ten sposób, ale tutaj też mam takie żabki, one też są fajne, to zależy co kto lubi, ja lubię i jedne i drugie, akurat tutaj mam taką większą, więc wybrałam sobie tą. Potrzebujemy patyczek, bo na czymś musimy pleść te nasze makramki. Długie szpilki z kuleczką, żeby wbić makramę i żeby się nam mocno trzymała. Jakąś podkładkę, ja mam tutaj kupioną kiedyś taką ratanową chyba, ale to może być też jakaś grubsza gąbka, poduszka, tylko nie za miękka, no bo wtedy Wam nie będzie trzymać. Potrzebujemy jeszcze metr, centymetr krawiecki, czy jak to tam się nazywa, do zmierzenia sznurków. I potrzebujemy pistolet na klej, z klejem na gorąco, który mi właśnie wypadł. O, już jest, bo mam go tutaj podłączony pod stołem. Też się nam przyda, ten mój, jak widzicie, jest już turbo wysłużony, ale dalej działa, więc nie zamierzam go zmieniać, tylko żeby dobrze wyglądał, bo skoro działa, no to po co zmieniać. Ok, to powiedziałam chyba wszystko. Zaczynamy od odmierzenia 3 sznurków. Na tego typu spineczkę, takiej wielkości, potrzebujemy około 80 cm, ale jeżeli sznurka, ale jeżeli jeszcze nie jesteście wprawieni, to możecie sobie obciąć go troszkę więcej. Na początku ja zawsze mówię, że warto trochę zmarnować tego materiału, żeby się nauczyć i żeby potem go nie marnować więcej. Więc sobie tutaj odmierzam. Pamiętajcie, że jeżeli macie grubszy sznurek, no to wtedy tego materiału musicie odmierzyć więcej, no bo zupełnie inaczej się układa sznurek, który jest grubszy. I takie kawałki 3. Składamy je na pół. Pilnujcie, żeby były równe te połówki, bo czasami jest tak, że się troszeczkę nie przypilnuje, jest 1 cm za mało albo 1 cm gdzieś tam uciekł w jedną stronę i nie da się spiąć naszych splotów. Zakładamy na patyk w ten sposób. Odwracamy. Prostujemy sobie nasze sznureczki, mocno naciągamy, żeby tutaj te węzełki były ciasno. Bierzemy szpilki i przytwierdzamy do naszej bazy. Ważne, żeby się mocno trzymało. Takie długie szpilki nam to bardzo ułatwiają, bo wtedy nam ta praca nie tańczy i łatwiej nam się po prostu plecie. I zaczynamy plecenie od lewej strony, wybieramy trzeci sznurek, dajemy go na prawą stronę, bierzemy ten, który jest pod spodem i robimy 2 węzełki. Pilnujcie, żeby mocno je zaciskać i żeby one równo się układały. Dajemy nad i przewlekamy
pod. I teraz bierzemy ten następny od prawej strony, który jest pod spodem i robimy dokładnie to samo. Raz i dwa i ostatni. Raz na górę i dwa. I teraz, skoro mamy już jedno ramię w tą stronę, to musimy zrobić drugie ramię w drugą, więc bierzemy środkowy sznurek, dajemy go na górę i zaplatamy tak samo sznurki od drugiej strony, też podwójnie. Raz i dwa. Raz i dwa. Zaciskamy. I za każdym razem, kiedy skończycie zaplatać jedną i drugą stronę, prostujecie sznurki, żeby zobaczyć, jak się już układają. Tutaj mamy ten trójkącik. I teraz zajmujemy się środkiem. Jako że spineczki będziemy podklejać, to musimy pilnować, żeby środek też był zapełniony i żeby nic tam nie było przeźroczyste, żeby nic nie wystawało i żeby spinka była niewidoczna. Te dwa daję sobie na boczki, dwa daję sobie do środeczka. I z jednej strony daję sznurki nad, a z drugiej przewlekam pod. I tutaj Wam od razu wkleję tutorial na inne prace z takim splotem. Jak już go ogarniecie, to możecie naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić. To było zaplecione w jedną stronę, a teraz zmieniamy stronę i robimy dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. To jest takie zaplatanie supełka. Fajnie. I teraz znowu dajemy w dół. I widzicie, tutaj jest trójkącik i teraz musimy zrobić trójkącik w dół. Więc bierzemy pierwszy sznurek z lewej, przekładamy go górą i teraz ten spod spodu i robimy supełek, zaciskamy mocno i drugi supełek. I znowu kolejny supełek, to już drugi. I zawsze podwójnie. I teraz ten na razie zostawiam. Jak już dołożę sobie ten, to potem płynnie przejdę do następnego. Więc biorę teraz z prawej strony i robię dokładnie to samo. Jeden. Drugi. Zaciskam. Następny. I jeszcze jeden. I teraz łączymy je w ten sposób, po prostu przedłużając i od razu będzie mi się robiło tutaj jeszcze jedno ramię. Raz i dwa. Tutaj, jak widzicie, zostaje mi trzy, a te biorę już do zaplatania i tak samo lecę po kolei jak na początku. To jest bardzo proste, tylko na początku trzeba zwrócić uwagę, jak się zaplata i w którą stronę, bo to jest chyba najtrudniejsze, a potem już leci. I dzielić sobie zawsze te sznurki na pół. Jak sobie je podzielicie na pół, to jest łatwiej, bo wtedy wiecie, że tych trzech już nie ruszacie, tylko ruszacie te dalej. I znowu dajemy na górę, a ten spod spodu zawiązujemy. Raz. I drugi raz. I tak samo ten główny sznurek jest na górze, a tym zawiązujemy raz. I drugi raz. Dobra. I znowu mamy tutaj trójkącik. Te dajemy na boczki, rączki, a tutaj robimy po raz kolejny ten supełek prosty. Splot prosty w sumie. Zaciskamy, naprężamy. Pamiętajcie, że sznurki zawsze muszą być naprężone. I jak widzicie, niektóre sznurki już są mega króciutkie. To te, które są sznurki główne, one od razu się tak skracają, a reszta jest długich. Ale to będziecie wyczajać dokładnie, jak to centymetrowo połączyć, jak już ogarniecie ten najprostszy splot makramy. Wtedy będziecie już wiedzieli sami, jak podzielić sznurki, żeby nie było takiej sytuacji. Natomiast ja tu nie chciałam na początku komplikować.
I lecimy dalej, słuchajcie. Słuchajcie, jeżeli chcecie większą spinkę niż takie dwa kółeczka, to możecie po prostu wydłużyć sobie sznurki i pleść dalej i zrobić taką dużą. Jak najbardziej jest to możliwe, da się to zrobić. Ja potrzebuję takiej wielkości, lubię takie małe spineczki, chociaż moim zdaniem one i tak są spore, ale w moich włosach się w sumie trochę gubią. Natomiast takie mi wystarczą. Ok, i co teraz? Wyjmujemy. Wyciągamy szpilki, żeby się nie pokłuć. Fajnie. I rozcinamy tutaj. Dobra. I teraz potrzebny nam jest grzebyk. Rozczesujemy. Uważając na te sploty. Tutaj obcinamy. Wszystko to będziemy potem skracać, żeby wyrównać. Ale na razie tak dla ułatwienia sobie odcinamy te dłuższe. Dobra. I teraz sobie tak naprostowujemy palcami. I obcinamy z jednej i z drugiej strony. W zależności od tego, jak długie chcemy mieć sznurki, to tak dopasowujemy. Możemy to sobie oczywiście zakleić taśmą i wtedy dopiero obcinać. Ja już to robię tak na czuja, bo mniej więcej znam te sznurki, wiem jak one się układają. Jeszcze to sobie troszeczkę ukrócę. Możemy je jeszcze raz przeczesać. I teraz będziemy przyklejać spinkę. Spinkę można też oczywiście przyszyć, jeżeli ktoś potrzebuje. Natomiast tutaj klej na gorąco bardzo fajnie spina metal z materiałem takim, jakie są sznurki, więc wydaje mi się, że to tutaj jest wystarczające. Mocno przykładamy. Musimy chwilę odczekać. I voilà, mamy naszą spineczkę. No i to wszystko. Tutorial dzisiaj jest krótki, ponieważ jest lato i nie chcę Was długo zatrzymywać przed ekranami, ale pamiętajcie, że tworzyć i oglądać moje tutoriale możecie też w plenerze, pod chmurką, do czego serdecznie Was zachęcam. Jeżeli podobał Wam się ten tutorial, to zachęcam do kliknięcia łapki w górę i skomentowania dla połechtania algorytmu, a oprócz tego zapraszam Was na mój Instagram GitagoArt i na podcast Szum. To chyba tyle. Dziękuję Wam bardzo i do następnego spotkania.